Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym kolejnym Wieczorze ze Słowem. Tematem naszego dzisiejszego głoszenia będzie Boże Małżeństwo, powołanie do Bożego Małżeństwa. I zacznijmy od fragmentu Mateusza, 22 rozdział, 23 werset. W tym dniu przystąpili do niego sadyceusze, którzy utrzymują, że nie ma zmartwychwstania i zapytali go, mówiąc: Nauczycielu, Mojżesz powiedział, jeśli by ktoś umarł bezdzietnie, poślubił brat jego wdowę po nim i wzbudził potomstwo bratu swemu. Było tedy u nas 7 braci i pierwszy pojąwszy żonę umarł i nie mając potomstwa zostawił żonę swoją, bratu swemu. Podobnie i drugi, trzeci aż do 7, a w końcu po wszystkich zmarła i ta niewiasta. Przy zmartwychwstaniu tedy, któregoż z tych 7 żoną będzie? Wszak ją wszyscy mieli. A Jezus odpowiadając im rzekł: Błądzicie, nie znając pism ani mocy Bożej, albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie. I widzimy tutaj stronnictwo religijne, które przychodziło do Jezusa i oni myśleli, że zadają mu pytanie, na które Jezus nie będzie znał odpowiedzi. Oni byli tak bardzo przekonani co do tego, że mają rację, że zmartwychwstania nie będzie, że krótko mówiąc myśleli, że Pana Jezusa w cudzysłowie zagnął. Ale Jezus dał im odpowiedź. Wasze przekonania są złe i błądzicie, ponieważ nie znacie pism ani mocy Bożej. Co mi to mówi? Że my, by mieć określone pojęcie na daną sytuację, musimy dokładnie znać pisma, mieć objawienie Boże, dokładnie wiedzieć, jaki jest pogląd Boży na daną rzecz. Nie inaczej jest z małżeństwem. Ci ludzie mieli cielesne patrzenie, jeśli chodzi o małżeństwo. W ogóle nie rozumieli tej instytucji. I Pan Jezus im powiedział, że małżeństwo ma swoją rolę do wypełnienia tu na ziemi. Dlatego nie ma problemu w tym, że ta kobieta miała 7 mężów, dlatego że w niebie będziemy jak aniołowie. Więc co mi to mówi? Że małżeństwo jest to instytucja, która ma konkretne zadanie do wykonania tu na ziemi. W niebie już nie będziemy się żenić i za mąż wychodzić, tylko będziemy jak aniołowie, tak? I wierzę, że Bóg chce nas przyprowadzić do takiego miejsca, byśmy mieli świadomość tego, w czym chodzimy, tak żeby nasze życie było skuteczne w wypełnianiu woli Bożej. Nie inaczej jest z małżeństwem. Powiem wam coś, my już nie mamy czasu na to, żeby przeciągać linę, kto ma rację. My nie mamy czasu szarpać się z Bogiem, nie mamy czasu być zacietrzewieni w swoich poglądach. My naprawdę musimy z całej siły szukać Boga i Jego odpowiedzi na każdą sytuację. Tak? I tak samo jest z małżeństwem, więc spójrzmy, no, od początku, jak to Bóg stworzył, tak? I przeczytamy pierwsza Mojżeszowa, od pierwszego wersetu. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód i rzekł Bóg, niech stanie się światłość i stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. Nastał wieczór i nastał poranek, dzień pierwszy. Po pierwsze, słowo Bóg w języku hebrajskim w pierwszym wersecie występuje w liczbie mnogiej. Co nam to mówi? Że przy dziele stworzenia wszystkie 3 osoby, Ojciec, Syn i Duch Święty brały udział. Jest o Panu Jezusie powiedziane w Kolosan 1,16, że w Nim zostało wszystko stworzone, co jest na niebie i na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne, trony czy panowania, nadziemskie władze i zwierzchności. On jest też przed wszystkimi rzeczami, żeby okazał się we wszystkim pierwszy i jest pierworodnym wszelkiego stworzenia. Druga rzecz, Mojżeszowa 1,2, Duch Boży, Duch unosił się nad wodami, czyli widzimy, że 3 osoby, Ojciec, Syn i Duch Święty były przy dziele stworzenia. Czyli co możemy zaobserwować w tych pierwszych wersetach, że Bóg użył mocy i autorytetu do stwarzania świata. Jeremiasza 10,12 mówi, że Bóg stworzył ziemię mocą, utwierdził okręg ziemi swoją mądrością, a swoim rozumem rozpostarł niebiosa.
Tak, czyli Bóg użył mocy, przyoblekł się w moc i w autorytet, w pewność tego, co ma stworzyć. Bóg użył mądrości i rozumu, Bóg dokładnie zaplanował, co chce stworzyć, dokładnie wiedział, co chce powołać do bytu i na tej podstawie wypowiedział w autorytecie słowo, które się zmaterializowało i powiedział, i stała się światłość. I jest powiedziane, że Bóg był usatysfakcjonowany i zadowolony, że to, co on zobaczył, nim to się stało, okazało się być dobre. Tak, to się okazało być dobre. Czyli Bóg miał zdolność widzenia rzeczy do przodu, potem wypowiedział słowo w autorytecie, rzeczy się wydarzyły, a potem określił to, że było to dobre. Tak? I widzimy, że jest jedno słowo Bóg wymienione, pokazujące doskonałą jedność w działaniu pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym. W Ewangelii Jana 16:13-15 Pan Jezus mówi o Duchu Świętym, lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest, dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Czyli widzisz, Pan Jezus mówi, że Duch Święty przychodzi i bierze z Niego i nie ma problemu, że On mówi, że bierze ze mnie, bo On tak się utożsamia we wszystkim z Ojcem, że On może powiedzieć, nie ma problemu, czy On, że powiem, że bierze ze mnie, bo to jest, to znaczy dokładnie to samo, jakby brał z Ojca. Dlatego Pan Jezus, jak był na ziemi, mówił do swoich uczniów, jeśli mnie widzieliście, Ojca widzieliście. I to mi pokazuje, że jest niezwykła jedność w tym teamie Ojciec, Syn i Duch Święty we współdziałaniu. I widzimy, że jest, następuje całe dzieło stworzenia i w końcu przychodzi szósty dzień, w którym Bóg postanawia stworzyć człowieka. I z tego wszystkiego, co stworzył, jedynie o człowieku powiedział to. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga. Stworzył go jako mężczyznę i niezwiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich, rozradzajcie się, rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios, nad wszelkimi zwierzętami, które poruszają się na ziemi. Co nam to mówi, że człowiek, kobieta i mężczyzna są jakby pełnym obrazem Boga, prezentują pełny potencjał, który jest w Bogu i to już było od początku przez Niego zaplanowane. Ten obraz Boży to nie jest tylko zewnętrzny, fizyczny obraz, ale to jest też sposób, jaki my myślimy, mówimy, działamy i się poruszamy w życiu. Tak od początku to Bóg zaplanował, czyli człowiek ma dokładnie taki sam potencjał jak Bóg, a kobieta i mężczyzna razem mają dokładnie taki sam potencjał jak te trzy osoby, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, planowania i widzenia rzeczy do przodu, powoływania do bytu rzeczy, których nie ma, do wypowiadania słowa w autorytecie i ono się materializuje. Jest człowiek obdarzony duchem mądrości, rozumu, by to, co stwarza, było doskonałe i każdy dzień jest okazją dla nas, dla człowieka, by być kreatywnym. Ma udzieloną przez Boga zdolność do zarządzania i ekspansji, czynienia sobie ziemi poddanej i to jest nakaz Boży. Bóg nakazał człowiekowi, by właśnie w taki sposób funkcjonował. Psalm 115:16 mówi, niebiosa są niebiosami Pana, ale ziemię dał synom ludzkim. Bóg stworzył ziemię, Bóg stworzył świat i umiejscowił tam człowieka, by dokładnie funkcjonował w taki sposób, jak funkcjonuje Bóg. Małżeństwo jako mężczyzna i kobieta i tylko w tym składzie, nie inaczej, bo wiem, że mamy atak na to, czym małżeństwo dzisiaj jest. Już możecie po tym, co wam teraz powiedziałam, rozumieć, dlaczego jest taki atak na instytucję, jaką jest małżeństwo, dlatego że ono jakby jest takim obrazem tego, kim naprawdę jest Bóg. I takie małżeństwo z kobiety i z mężczyzny dokładnie pokazuje, jaki jest Bóg, jak działa, jaką ma naturę. Małżeństwo więc ma wielki potencjał i siłę
i moc, ma boskie, czyste, święte pochodzenie, ponieważ zostało stworzone jeszcze przed tym, niż człowiek umarł. Ma konkretne zadanie przez Boga do wykonania. Bóg założył, że małżeństwo będzie prezentować jego naturę w myśleniu, w mówieniu, w działaniu, w kreatywności, w sposobie funkcjonowania. Dlatego napisane jest w Hebrajczyków 13:4, małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Czyli widzimy, że małżeństwo jest bardzo przez Boga szanowane i wyniesione i jest powiedziane, że ma być we czci u wszystkich, między innymi ze względu na to, w jaki sposób ono objawia Boga, jeśli oczywiście należycie funkcjonuje. Mojżesza 1:7-25 wiemy, że na początku Bóg stworzył samego Adama, umieścił go w Edenie, zasadził tam ogród, nakazał mu strzec Edenu i go uprawiać. Po jakimś czasie Bóg zauważył, że niedobrze człowiekowi być samemu i wiemy, że nie chodzi o to, że Adam był samotny, ponieważ w obliczu Pana jest pełna radości i niemożliwe jest być blisko Boga i być samotnym. Tutaj może takie wkręt do singli. Po prostu nie potrzebujesz małżeństwa, żeby zaspokoić swoją samotność. To nie jest jakby pierwsza rzecz, dla której się żenisz, ale inna rzecz. Między innymi to, że Adam nie był samotny, w tej jednej rzeczy on po prostu nie przypominał Boga. I Bóg to zauważył. Także on ma ten potencjał tworzenia, kreatywności, zarządzania, czynienia sobie ziemi poddanej, ale on nie funkcjonuje w teamie, tak jak Bóg funkcjonuje w teamie. I potrzebna mu jest po prostu do wykonania tego zadania, zarządzania ogrodem, zarządzania Edenem pomoc, tak? Bóg przyprowadził zatem do Adama każdą istotę żywą, czyli zwierzęta, i nakazał mu, aby nadał im imiona. I imię on określa charakter i przeznaczenie danej istoty. Tak? I widzimy, że Adam sobie świetnie z tym poradził, natomiast doszedł do konkluzji i Bóg również, że żadna z tych istot żywych, które on do tej pory stworzył, nie jest odpowiednią pomocą dla niego. Dlatego Bóg wprowadził w głęboki sen Adama i wyjął jedno z jego żeber i stworzył kobietę. I pamiętacie, jak wcześniej powiedziałam, że dokładnie to samo robi Duch Święty. On bierze jakby z Ojca, czyli czerpie jego naturę. I ta pomoc dla Adama też musiała być wzięta z niego, tak? I wiemy, że kiedy Adam się obudził, powiedział, wtedy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z moich kości, ciałem z mojego ciała, dlatego będzie się nazywała mężatką, bo z męża została wzięta. I widzimy, że Adam nadał imię kobiecie. Mężatka. I przez to imię on zobaczył, tak, ona jest częścią mnie, ona jest wzięta ze mnie, dlatego jest idealną, perfekcyjną pomocą dla mnie. I wiemy, że Adam i Ewa na początku byli całkowicie nadzy i się siebie kompletnie nie wstydzili. Co z tego dla nas wynika? Adamowi zostało przydzielone określone zadanie i zakres funkcjonowania. Eden to było konkretne miejsce, którym on miał zarządzać i miał konkretne zadanie do wykonania. Każdy mąż ma wytyczone przez Boga zadanie do wykonania na ziemi i wydzielony zakres wpływu i oddziaływania. Co jest tym zakresem? Może być to służba Boża, możesz na przykład być pastorem, to jest to na przykład też biznes, czyli ta cała sfera zawodowa. Ty musisz spędzić czas z Bogiem, by się z Nim spotkać i odebrać konkretną wizję i plan dla twojego życia i dla życia twojej rodziny. Są to prawdy uniwersalne, więc jak osoby single słuchają, to możesz to odebrać również dla siebie. Bóg nie chce, abyś marnował życie i czas i energię na przykładanie siły do zakresu, do którego cię Bóg nie powołał i do zadań, do których nie jesteś przeznaczony. Tak? Zaplanował, że będziesz błogosławiony i skuteczny w swoim działaniu, dlatego nie żyj bez wizji, bez celu, bez precyzyjnego prowadzenia. To jest jałowe życie, które prowadzi do frustracji. Jeśli w tej chwili, w tym czasie widzisz, że jesteś sfrustrowany, że nie widzisz owocu swojej pracy, być może nie spotkałeś się naprawdę z Bogiem, żeby poznać dokładnie zakres, do którego On ci powołuje. Tak?
kiedy będziesz pełnił precyzyjnie wolę Bożą, będziesz jak Jezus namaszczony olejkiem radości, bo On był w rzeczach Ojca. On dokładnie, precyzyjnie przez Ojca był prowadzony, dlatego miał radość z życia, bo dokładnie to, co mu Bóg powiedział, że ma zrobić, robił i to się działo. Już będąc singlem, powinieneś po prostu, czy singielką, bo to jest też mowa do kobiety, rozpoznać i pytać Boga o swój zakres i o zadanie, które On ci zlecił w życiu. I w ten sposób też możesz dobierać sobie współmałżonka, albo w ten sposób możesz się modlić o żonę, by do tego zadania, które ci Bóg zlecił, Bóg ci dał odpowiednią pomoc. Powiesz, jakie to mało romantyczne. Otóż nie, bo jak Adam zobaczył Ewę, to się nią zachwycił, bo dokładnie wiedział w swoim duchu, że jest to właściwa osoba, tak? Więc ty będziesz miał dokładnie takie same świadectwo i przekonanie w sobie, ale też użyj do tego rozumu i mądrości, że skoro masz jakiś zakres przez Boga do wykonania, to też musi być ta odpowiednia osoba, której klikają te same rzeczy, która pragnie tych samych rzeczy, która pragnie żyć też dla Królestwa, która pragnie też żyć dla spełniania i wypełniania woli Bożej. Eden jest to miejsce twojego powołania. Już jest przez Boga przygotowane. To nie jest pustkowie i chaos, tak jak na początku była ziemia. Dlaczego? Bo Bóg zasadził, tak jak opisany jest Eden, zasadził tam drzewa, które były pełne dobrego owocu. I to chcę ci powiedzieć, jeśli jesteś w doskonałej woli Bożej, po prostu jest tam zaopatrzenie, jest tam błogosławieństwo dla twojej pracy. Nie zabraknie ci tam niczego. Nie musisz się o to martwić. Z Edenu wypływa rzeka i nawadnia ogród. Ta rzeka symbolizuje nieustanne, wypływające źródło wszelkiej mądrości, poznania łaski, siły i mocy i spełnienia. Krótko mówiąc, jeśli obejmujesz ziemię, którą dał ci Bóg i zaczniesz nią zarządzać, nie zabraknie ci tam żadnego rodzaju zasilania na każdym poziomie, na każdym etapie, jakiego potrzebujesz. Nie dziw się, że jeśli nie jesteś w tym miejscu, nie dostajesz mądrości, nie dostajesz rozwiązań, nie dostajesz odpowiedzi. Pytanie jest, czy jesteś w tym właściwym miejscu, czy jesteś we właściwym zakresie i wypełniasz należyte zadanie. W Edenie też było wyborne złoto i szlachetne kamienie. Kiedy jesteś w miejscu wypełniania woli Bożej, przychodzi niesamowita obfitość, przychodzi niesamowite wynagrodzenie. Dostajesz rzeczy ponad miarę. Drugie złoto i szlachetne kamienie mówią o tym, że sam stajesz się naczyniem wybornym i szlachetnym, ponieważ oddzieliłeś się i świadomie żyjesz dla wypełniania woli Bożej. Z Panem Jezusem na przykład chodziły kobiety, które usługiwały Mu swoimi majątnościami, a kiedy On się narodził, to wiemy, że przyszli mędrcy ze wschodu i złożyli Mu swoje dary, czyli Bóg, wiedząc, że On ma wypełnić całą wolę Bożą, po prostu zabezpieczył Go na wielu różnych poziomach, także finansowych. I jeszcze było jedno drzewo w ogrodzie poznania dobra i zła. I to drzewo dla mnie symbolizuje, i to było drzewo, z którego człowiek nie mógł jeść. Że po prostu jesteś ograniczony w swoim widzeniu. Że całościowy obraz wszystkiego ma Bóg, tak? I ostateczna odpowiedź do Niego należy. I kiedy wejdziesz do ziemi obiecanej, albo już jesteś i realizujesz Boże rzeczy, nie możesz nigdy zapomnieć, że po prostu ten Eden dał ci Bóg. Że odpowiedź daje ci Bóg. Że siłę do zdobywania bogactw daje ci Bóg. Zawsze musisz pamiętać, że to ty jesteś stworzeniem, On jest twoim stwórcą. Zawsze musisz pamiętać, że dla Niego żyjesz i Jemu służysz i jesteś Jego własnością. Musisz o Bogu pamiętać, kiedy już się wzbogacisz, kiedy już nabędziesz pewności, nabierzesz siły, musisz pamiętać o Nim na każdej swojej drodze. Po Edenie przechadzał się także Bóg i spotykał się z Adamem. Co mi to mówi? Że kiedy jesteś w miejscu powołania, zakresu, do którego cię Bóg przeznaczył, jesteście jako małżeństwo. Może tak powinna mówić, bo można to odbierać każdy z osobna, kobieta i mężczyzna, ale kiedy jako małżeństwo jesteśmy po prostu w tym miejscu przeznaczenia, dokładnie pełniąc wolę Bożą, przychodzi Bóg ze swoją chwałą i niemożliwe jest, żeby to nie było zauważalne na zewnątrz. Chcę jeszcze kilka słów powiedzieć do żon,
zostałaś stworzona jako idealna pomoc dla swojego męża. I tak musisz na siebie patrzeć. Bez względu na to, co widzą twoje naturalne oczy, to jest twoje duchowe przeznaczenie być idealną pomocą dla swojego męża. Także musisz odrzucić wszelkie odrzucenie, nieadekwatność i małe myślenie o sobie. Ale też musisz, dlatego jest powiedziane, że masz poważać i szanować męża swego, bo zostałaś stworzona ze względu na niego, tak? Zabiegaj o to i módl się, by twój mąż wszedł w to miejsce odpowiedzialności. Patrz, jakie to jest zaszczytne miejsce, że mąż, że mężczyzna jest powołany do tego, by mieć taką społeczność i relację z Bogiem, by odbierać plany Boże. To mu nadaje siłę, to mu nadaje męskości, więc ty jako kobieta wspieraj go w tym, by on wszedł na górę Pana i spotkał się z Bogiem i odebrał te precyzyjne plany dla waszego małżeństwa. Również ty się z nim o to módl. Nie obgaduj go. Nie mów złych rzeczy o nim, bo nie będzie cię to błogosławić. Nie rozmawiaj z koleżankami, co często po prostu kobiety robią źle o swoim mężu. Jeśli to zrobisz, po prostu pokutuj z tego i przeproś swojego męża za to. I wiemy, że oni oboje byli nadzy. I nagość oznacza, że nie macie między sobą żadnych tajemnic, nie macie żadnych tematów tabu. Po prostu rozmawiacie o wszystkim swobodnie i mówicie sobie o różnych rzeczach. To jest takie miejsce, właśnie małżeństwo, gdzie naprawdę możesz powiedzieć wszystko i to powinno być miejsce bezpieczne, gdzie nikt nikogo nie osądza, nie ocenia, ale razem po prostu pracujemy nad sobą nawzajem, nad naszym małżeństwem, nad naszym życiem i wychodzimy z problemów i zaczynamy żyć Bożym życiem, Bożym potencjałem. I jest też napisane, że żona jest częścią jakby swojego męża, tak? I mąż ma się opiekować swoją żoną, ma o nią dbać, ma się o nią troszczyć jak o własne ciało, no bo z twojego ciała została wzięta, dlatego tak Paweł Apostoł pisze śmiało, że masz dbać o nią jak o własne ciało, troszczyć się, ona jest tym słabszym rodzajem niewieści, nie możesz na niej, nią też nakładać zbyt dużych ciężarów, które jako ona kobieta nie jest w stanie dźwigać, typu po prostu brać całą wizję dla małżeństwa i że ona ma stać i to wszystko za ciebie robić. Po prostu ty musisz wypełnić swoją część, którą ci Bóg przeznaczył. Druga rzecz, musisz ją traktować, też w duchu na nią patrzeć, nie w cielesny sposób po prostu. I nie chodzi mi teraz o atrakcyjność fizyczną, tylko po prostu czasem możesz ją widzieć w różnych momentach. Ja pamiętam takie małżeństwo, które przyszło do jednego kaznodziei. Oni po prostu się zaręczyli, po 3 miesiącach chcieli wziąć ślub i się zastanawiali, czy to nie za szybko, a byli to już ludzie dosyć dojrzali, około 30 i ten kaznodzieja mówi, no ale nie macie na co czekać, jesteście ludźmi dorosłymi, dobrze wiecie, kochacie się, macie te same pragnienia, chcecie służyć Bogu, po prostu szybko wchodźcie w związek małżeński. Ale spojrzał tak na tą kobietę, która była po prostu w czasie swojej niezwykłej atrakcyjności fizycznej i tak mówi do tego męża, wiesz, ty musisz pamiętać jedną rzecz, że jej ciało się będzie zmieniało. Ona będzie rodzić dzieci, będziesz ją widział w różnych sytuacjach, gdzie niekoniecznie będzie wyglądać tak jak dzisiaj i ty musisz mieć na nią spojrzenie i widzieć ją zawsze w duchu. I nie chodzi mi o to, że kobieta ma nie dbać o siebie, ale to nie są priorytetowe rzeczy. Ty musisz też na kobietę patrzeć w duchowej rzeczywistości i przez wiarę wziąć to, że ona jest ci dana idealną pomocą i razem musicie stanąć w modlitwie. Razem musicie stanąć w modlitwie i tak siebie traktować, że ty jesteś idealną pomocą dla niego, on jest... A mąż musi mieć tą świadomość, że żona jest idealną pomocą dla niego. Musisz też czasem mężu zrozumieć, że mimo tego, że jesteś głową, kobieta też ma swój duchowy potencjał. W duchu nie ma różnicy między kobietą i mężczyzną i czasem ten duchowy potencjał może być wyższy niż twój. W takim sensie, że ona może być powołana do jakiegoś wyższego, powiedzmy, nawet sprawowania urzędu w Królestwie Bożym i nie możesz mieć z tego powodu problemu, nie możesz jej w tym blokować, wręcz przeciwnie, powinieneś ją w tym wspierać, dlatego że dopiero w miejscu, gdzie ona osiągnie swój pełny
też potencjał duchowy będzie dla ciebie idealną pomocą. Jeśli ty ją będziesz blokować, ja miałam taki obraz, to jest tak, jakbyś zamknął studnię ze słodką wodą i po prostu ona się tam zaczyna kisić i zaczyna być zabrudzona i powoli zaczyna się zmieniać w bajoro i zaczyna być wodą gorzką, z której ty się już nie będziesz mógł napić, więc czasami problemy do małżeństwa przychodzą wtedy, że mężczyźni blokują kobiety przed tym, by one osiągnęły pełen potencjał Boży. Nie rozumieją tego, że kobieta też przez Boga jest stworzona do tego, by mieć z nim relację, społeczność i ma swoje indywidualne powołanie i przeznaczenie. Na koniec mam słowo do jednego małżeństwa, które mówi tak, po prostu okej, w porządku, ale jak patrzymy teraz na nasze życie, to widzimy tam tylko pustkowie i chaos. Ja chcę ci powiedzieć, Bóg kiedy stwarzał ziemię, na początku ona jest świat, na początku ona była pustkowiem i chaosem. I w języku hebrajskim to pustkowie i chaos, tam są takie słowa użyte tohu i bohu i one przeważnie były używane w Biblii jeszcze w dwóch innych miejscach, kiedy Bóg po prostu sprowadzał swój sąd na ziemię i był to potop i było to również osądzenie Sodomy i Gomory. I czasem Bóg tak w naszym życiu doprowadza, czy dopuszcza taką sytuację, że po prostu rzeczy są osądzane i one są całkowicie burzone, całkowicie niszczone, bo tam nie ma nic, na czym można by było zbudować. Tak? Tam jest pustka, możesz myśleć, już nie ma uczucia, już nie ma miłości, nie ma emocji, nie wiemy, w którą stronę idziemy i widzisz właśnie pustkowie i chaos, ale chcę ci coś powiedzieć. Tam jest napisane, że Duch Boży unosił się nad wodami. Duch Boży permanentnie czeka, by współpracować z wami nad tym, by odbudować wasze życie. To jest kwestia tego, żebyście razem stanęli w jedności, w miłości, w modlitwie, w zrozumieniu tego, co wcześniej powiedziałam, po co jest małżeństwo tutaj na ziemi, jakie jest powołanie małżeństwa, jaka jest praca przez niego do wykonania tu na ziemi, aby to wszystko osiągnąć. Nieodwołalne są dary i powołania Boże i po prostu Bóg czeka na twoje słowo. Bóg czeka na twoje słowo. Duch Święty czeka na twoje słowo. Duch Święty czeka na twoje planowanie. Uruchom tą kreatywność, tą naturę Bożą, która jest z was. Uruchomcie przez wspólne spotkanie się w modlitwie i poddanie się w jedności, a będziecie widzieć, jak szybko wasze życie będzie odbudowywane i będziecie widzieć z tego radość i szybko też Bóg będzie wam objawiał zakres i powołanie dla waszego małżeństwa i jest jeszcze czas. Wykonacie pełną pracę i wolę Bożą tu na ziemi dla niego. I na tym zakończę. Amen.